A i tak w ogóle mieszkam w beznadziejnej dzielnicy, to też pisaliście, no. No dzielnica jest beznadziejna, tak widać po samochodach, same takie wraki. No to ja się biorę do pracy. Przypominającą tą emotikonkę kupę, tak? No witam Was serdecznie w nowym dniu. Dzisiaj mamy 1 marzec 2022 roku. Także no już wiosna za pasem, moi drodzy. Tylko się cieszyć, wyciągać coraz cieńsze rzeczy z szafy, no i szykować się na sezon wiosenno-letni. A ja dzisiaj chciałem przejść się z Wami na spacer po Edynburgu i tak sobie z Wami porozmawiać troszkę, pokazać Wam, jaki Edynburg jest brzydki i w ogóle jaka Szkocja jest paskudna, tak jak właśnie niektórzy pisali w komentarzach, że Szkocja to taka bardzo brzydka, że taka zgniła Szkocja, że tutaj śmierdzi, że tutaj pada, że jest brzydko, że jest ponuro i że ja tak w ogóle siedzę tutaj na siłę i gniję w tej Szkocji, pracuję dla jakiegoś bogacza i po prostu on mnie wykorzystuje, no coś okropnego, no popatrzcie się, jaka Szkocja jest brzydka. No ja właśnie tym filmem chciałbym odpowiedzieć na pytanie paru osobom. No taka forma odpowiedzi, zamiast po prostu robić takie klasyczne Q&A i odpowiadać tej sforze troli wypuszczonej z jakiejś tam farmy, żeby po prostu odbijać ich argumenty, to pokażę im, może myślę, że tak będzie lepiej nawet, że pokażę im właśnie, że może mają rację, że Szkocja jest paskudna, że tutaj pada, że tu śmierdzi, że tu wszystko jest takie zgniłe i ja tutaj gniję, no nawet biorąc pod uwagę fakt, że ja teraz jestem w pracy, no tak wygląda moja praca, że ja sobie chodzę i rozmawiam i generalnie jestem też na plażach, to jestem w pracy, jestem, moi drodzy, w górach czy gdziekolwiek na wycieczkach, to jestem akurat w pracy też między innymi. No ja jestem w sumie 24 godziny na dobę w pracy, także moi drodzy, no tak haruje ciężko, tak? Tak haruje ciężko i tak mnie wykorzystują. Dzisiaj w ogóle to ciepły dzień się zrobił. Ja się poubierałem jak to ja, na wszelki wypadek, w czapki, w szaliki. A za chwilę będę się rozbierać, no ale w sumie rano było 0 stopni, w nocy było minus 2. W tym momencie mamy godzinę 10:30, mamy już 8 stopni na plusie, a ma być 11-12, a w słońcu odczuwane nawet jak 13-14. Także pewnie będę się zaraz rozpłaszczać. Zobaczcie to paskudztwo, jak jest w ogóle paskudnie w tej Szkocji. Patrzcie się, jak pada. No nie ma słońca w ogóle, kurde. No nie wiem co ja tutaj robię. Słońca w ogóle nie ma. Jest paskudnie, trawa nie jest zielona, tylko jakaś taka zgniła, jak to parę troli mówiło. No i co, no? Tylko uciekać stąd. No a ja sobie zrobię chwilową przerwę w pracy teraz. No także, moi drodzy, każdemu przerwa zasługuje. No ja się strasznie męczę w tej pracy i w ogóle tak tyram dla kogoś, że no sami widzicie, że muszę po prostu przerwę robić. No dobra, to ja już kończę przerwę i już jestem ponownie w pracy. No tak wygląda moja praca, tak mój zakład pracy wygląda. No jest bardzo brzydko, jest paskudnie i w ogóle widzicie, jak bardzo tyram, tak? Po łokcie jestem w błocie. Tak Polacy tyrają, tak Polacy tyrają oczywiście. Także no cóż zrobić? Chyba musicie nam pomóc. Chyba musicie nas wyzwolić z tej harówki. Oczywiście ja się tutaj nie zwracam do wszystkich. Ja po prostu chcę być dobrze zrozumiały. Ten film to jest taka troszkę zabawna forma odpowiedzi na te trolskie argumenty. O, może tak bym nazwał. Argumenty troli, czy trolskie argumenty też można powiedzieć. No to dobra, to pracujemy dalej. Idziemy teraz na Calton Hill. To jest też część wygasłego wulkanu
w Edynburgu, moi drodzy. Zaraz tam wyjdziemy na górę, to pokażę wam, jak to wygląda. A jest naprawdę pięknie, także myślę, że wam się spodoba. Tutaj, moi drodzy, jest pomnik, powiedzmy, poświęcony. Aha. Tak, tu jest pomnik poświęcony 7 milionom poległych między 32 a 33 rokiem. I powiem wam szczerze mówiąc, że nie wiem dlaczego, ale być może dlatego, że tu jednak jest, no tak, bo tutaj jest ukraińska społeczność w Szkocji i oni sobie chcieli jakby oddać na, no na nie swoich ziemiach, co prawda, hołd poległym. Ale piękny gest. Mi to osobiście nie przeszkadza. Uważam, że należy pamiętać o naszych zmarłych przodkach. No i jesteśmy teraz na tym wzgórzu, Calton Hill, o którym wam mówiłem. Stąd można zobaczyć, na jakiej wysokości to jest i panoramę na dużą część miasta. Także popatrzcie, jak brzydko jest w tym Edynburgu, jak brzydko jest w tej Szkocji, no, ogólnie Wielkiej Brytanii, no bo klimat, te widoki, ten krajobraz, to wszystko w sumie wygląda podobnie w Wielkiej Brytanii. No patrzcie się, jak jest brzydko, nie ma słońca, tam w ogóle jakieś paskudne morze, tutaj ta architektura brytyjska taka paskudna, a popatrzcie tam, na tamten budynek, który w tej chwili wam pokazuję, to jest nowo wybudowany dom handlowy, no centrum handlowe można powiedzieć, który jest tak sprytnie wkomponowany w miasto, że tak naprawdę nie widać, że to jest centrum handlowe. A zobaczcie, jak jest fajnie to zakończone taką jakby spiralą pnącą się w górę, przypominającą tą emotikonkę, kupę, tak? Mi to przypomina, zresztą nie tylko mi, wszystkim turystom to przypomina tą emotikonkę, którą używacie gdzieś tam na Instagramie czy na Facebooku. No i ciąg dalszy tej wycieczki po tym paskudnym miejscu. Jest naprawdę okropna pogoda. No, słońce po prostu tak świeci, że aż jestem cały mokry. No coś okropnego, naprawdę w tej Szkocji coś okropnego. A teraz wam pokażę, po co tu przyszliśmy też między innymi. Tam widzicie monument na Calton Hill. Jest to monument, który został poświęcony Szkotom poległym w wojnach napoleońskich. I ten monument, moi drodzy, został postawiony w XIX wieku. Zaraz go lepiej zobaczycie. A wzorowany jest na greckim Partenonie. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to czasem turyści dadzą się zrobić w balona, że skoro jest wzorowany na greckim Partenonie, to zapewne pochodzi z czasów, czy to Cesarstwa Rzymskiego, czy po prostu rozkwitu kultury greckiej. I ludzie czasem mówią, że pewnie ma z 2000 lat, a to tak naprawdę ma 200 lat mniej więcej. Ale ciekawie to wygląda. Tutaj ludzie wypoczywają, biwakują, piknikują. No tak to wygląda. Tak właśnie wygląda ta brzydka Szkocja. No popatrzcie sobie, no coś okropnego. No a ja, moi drodzy, jestem właśnie podczas harówki. Już haruję u szkockiego oligarchy którąś godzinę z kolei. Ręce pełne roboty. No sami widzicie, no muszę przebywać w tej Szkocji, tak jak wysłannicy z farmy troli sądzili, że ja tu muszę przebywać i harować za kogoś. Ja, no i widzicie, no haruję, tak haruję bardzo. Także kończę już, no bo muszę dokończyć swoje obowiązki. Dobra, no to ja się biorę do pracy. Dobra, chwila przerwy, popracowałem. Mój drogi trolu, nie chciałem ci przez ten film pokazywać ani czymkolwiek się chwalić, tylko chciałem ci powiedzieć, że oskarżając Polaków pracujących za granicą, że wyzbywamy się polskości i harujemy na jakiegoś obcego pracodawcę, jak wy to piszecie, to chciałbym wam powiedzieć, że to tak naprawdę wy wyzbywacie się polskości, bo wy nie doceniacie naszego narodu. To wy sądzicie, że Polacy są nieudacznikami, że wyjeżdżamy za granicę, bo musimy zawsze.
że siedzimy tutaj, bo też musimy, że nie stać nas w ogóle na jakieś kariery, na jakieś sukcesy, na jakieś osiągnięcia. Tak, poprzez takie myślenie to wy wyzbywacie się polskości, bo nas po prostu dyskryminujecie, bo umniejszacie w ogóle polskiemu narodowi, a polski naród jest dumny, polski naród jest sprytny i polski naród jest pracowity i jesteśmy niezniszczalni, my Polacy. Dlatego właśnie jestem dumny, że jestem Polakiem, kocham Polskę i moi drodzy, wyobraźcie sobie, moi drodzy, cały czas zwracam się do troli, że my Polacy harujemy i osiągamy sukcesy na różnych sferach zawodowych czy biznesowych, a jeżeli nie wierzysz, to jest mnóstwo kanałów podróżniczych, które pokazują życie Polaków w różnych krajach na świecie. Europa, Ameryka Północna, Południowa, Azja, Afryka i mnóstwo Polaków w tych krajów mieszka, prowadzi swoje biznesy, restauracje, hotele czy inne biznesy. A jeżeli pracują na etacie, to bardzo często pracują na wyższych stanowiskach. Także nie jest to tak, jak wam się wydaje, że harujemy tu tylko za miskę ryżu i po prostu nie możemy wrócić do Polski, bo nie doceniacie polskości, nie doceniacie Polaków, nie doceniacie naszej inteligencji, a tym samym nie doceniacie swojej inteligencji, bo wy też jesteście inteligentni i sprytni, tylko jakoś nie chcecie tego zauważyć. No i tak w ogóle mieszkam w beznadziejnej dzielnicy, to też pisaliście, no dzielnica jest beznadziejna, tak widać po samochodach, same takie wraki, niektóre przekraczające 100 tysięcy funtów wartości, no tak wrak za wrakiem, moi drodzy. Dzielnica jest okropna, a te w ogóle mieszkania tutaj, to też są jakieś takie, no wiecie, najgorszego sortu, no tam sześciocyfrowa kwota za jedno mieszkanie co najmniej, no to rzeczywiście to jest tak po prostu taka lipa. No okropna jest ta moja dzielnica, strasznie tutaj jest, w ogóle to ja się boję chodzić, no patrzcie jak dookoła jest pełno chuliganów, coś okropnego, tam jest widok na górę Artura i klif, wygasły wulkan. To pewnie też tam jakaś lawa niedługo stamtąd popłynie i w ogóle zniszczy tą moją dzielnicę.